Siemanko, z tej strony Laminero, serwera Draco, SMT2, jak zapewne to już wiecie. Słuchajcie, taka może pierwsza rzecz, zanim zacznę gadać o głównym temacie filmiku. Może by ktoś, komuś by się nudziło, to może by mi jakieś intro jedno, nie znam się kurwa na tym. W sumie to nawet nie wiem, jak te filmiki do końca obrabiać i czym. Po prostu w tym nie siedzę i nigdy nie siedziałem. Może kiedyś się tym zacznę bawić. Ale dobra, koniec zbędnego gadania, więc tak, pytacie się, coraz więcej jest pytań o DDoSy, wiadomo, jest zainteresowanie, jest wszystko i teraz co do ataków, nie mamy zabezpieczeń, możecie w nas jebać 24/7. No nic, no ale tak serio, to myślę, że bardziej nas obawia to, żeby serwer wytrzymał liczbę graczy i podejrzewam, że ograniczymy się 800 osób na jeden channel, channeli będą 4 channele. No i nie ma opcji, żeby było więcej, bo maszyna by wysiadła, tylko sam serwer Metina by mógł nie utrzymać. Aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W każdym razie limit graczy to będzie 3200 osób. Nie wiem, czy go osiągniemy. Jeżeli go osiągniemy, to będę po prostu kurwa z was dumny. Będę dumny z siebie, będę dumny z Małysza. No, a zwracając do ataków DDoS. To kurwa, tak samo jakbyście stanęli przed ścianą i zaczęli napierdalać głową w ścianę, no. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. Co tutaj by dodać? Gadacie mi tutaj, jakie prezenty i tak dalej. Powiem wam tak, prezentacja ma 210 lajków, o ile się nie mylę. Lajki przybywają, kurwa, w błyskawicznym tempie. Podejrzewam... Mamy tydzień ogólnie do startu jeszcze. Jeżeli będziemy mieli... Kurwa, ile bym tu dać? 400 lajków, dwa razy tyle, dostajecie pieczęć z wierzchowcem na start. Ale losową, nie do handlu, więc nie będzie multi-count, że sobie przerzucicie, to z góry mówię. Dostajecie ją na start. Oczywiście jest czasowa, czasu nie podam, bo jest to niespodzianka. Także 400 lajków prezentacji, plus wiecie, zasubskrybujcie kurwa kanał na YouTubie, zalajkujcie filmiki. Myślę, że to by było na tyle. Zapraszam na kanał Małysza, także vloga też dodam, może dzisiaj doda vloga, ale to może, nie obiecuję nic. Że na razie i grajcie u nas na serwerze.